Pierwszy raz pomyślałam, że jestem gruba, kiedy miałam 5 lat. Byłam wtedy u lekarza i pani doktor powiedziała mi, że powinnam schudnąć. Pamiętam, jak stałam przed lustrem i byłam na siebie tak bardzo, bardzo wściekła. Za to, jaka jestem, za to, jak wyglądam. I obiecałam sobie wtedy, że coś z tym zrobię, że nie mogę tego zostawić. Miałam etapy, w których odmawiałam sobie wszystkiego, albo takie, kiedy się objadałam wszystkim. Pamiętam ten moment, kiedy byłam jakby w zawieszeniu. Każda decyzja była złą decyzją. Jedzenie na początku samo sobie mnie nie stresowało, zaczęło mnie stresować dopiero później. I zatrzasnęły się żelazne drzwi oddziału na bardzo długi czas. To chyba był taki najtrudniejszy moment, kiedy wiedziałam, że sama nie dam sobie rady, ale tam też nie czułam się bezpiecznie. W ostatnie święta Bożego Narodzenia, zanim byłam w szpitalu, to nie byłam w stanie praktycznie nic jeść, kiedy była Wigilia. Ale dlatego, że to były święta, to rodzina przynosiła różne słodycze i tak dalej. Kiedy nikogo już nie było i moi rodzice i mój brat gdzieś poszli, to nie byłam w stanie już tego wytrzymać i zjadłam wtedy te 3 czekolady na raz. I później usiłowałam zmiotować, ale nie byłam w stanie tego zrobić. I to był taki najgorszy moment, w którym ja już myślałam, że naprawdę, że już nie chcę żyć. Jak w ogóle byłam hospitalizowana, to wtedy jeszcze nie chciałam się leczyć. Raczej po wyjściu ze szpitala coś zaczęłam zastanawiać się nad tym. I jak poszłam na studia, to już wtedy byłam bardziej świadoma i wtedy wynikało to całkowicie z mojej inicjatywy, że się leczyłam. Nawet jak były momenty bardzo trudne w relacji z moją mamą też, to moja mama też jest i była i będzie dla mnie zawsze taką osobą, dla której wiedziałam, że warto walczyć.